Jeśli tu trafiłeś, zapewne sporo czytasz. Może nawet podejmujesz pierwsze próby literackie. Pewnie myślisz sobie, że osiągnąć dziś sukces w pisaniu jest niezwykle trudno. Co jednak, gdybyś urodziła się w XIX-wiecznej Japonii jako kobieta z biednej, niewiele znaczącej rodziny, ale z niezwykłym talentem do pisania? Czy możliwe byłoby osiągnąć sukces? Higuchi Natsu urodziła się w Japonii u progu nowej epoki. Kraj wchodził właśnie w erę Meiji, okres gwałtownego rozwoju, ale też szybkich zmian społecznych i politycznych. Ojciec Higuchi próbował sprostać nowym czasom i ich wyzwaniom, ale nie miał szczęścia. Jeszcze przed narodzinami córki zakupił tytuł samurajski, jednak po 1868 roku ta godność stała się bezużyteczna. W 1877 podjął więc pracę jako urzędnik, by krótko potem spróbować swoich sił w policji, skąd jednak został zwolniony. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze zainwestował w firmę przewozową, ta jednak splajtowała w przeciągu roku. Krótko potem mężczyzna zmarł i ciężar utrzymania rodziny spoczął na barkach 17-letniej Higuchi. Młoda dziewczyna bardzo przeżyła śmierć ojca. Był on pierwszą osobą, która dostrzegła jej talent i zachęcała do dalszej nauki. Nie mogła liczyć na wsparcie ze strony matki, która tego rodzaju zajęcie uważała za dziwactwo. Tak więc Higuchi podejmowała się prac na zlecenie, a od 1893 roku próbowała prowadzić sklep z rozmaitościami. Jednak żadne z tych zajęć nie zapewniło jej finansowego sukcesu. Swoje pierwsze opowiadanie Higuchi opublikowała w 1892 roku. Nie dostała za nie ani jena, ale dobrze przyjęty tekst otworzył jej drogę do literackiej kariery. Już na tym pierwszym etapie swojej twórczości zaczęła używać pseudonimu Ichijo, to jest samotny liść. Termin ten w buddyzmie wiązał się z ubóstwem i wyrzeczeniem. Nie licząc krótkiej przerwy związanej z pracą w handlu, Higuchi publikuje dość regularnie. Jej styl jednak ewoluuje. Autorka powoli odchodzi od klasycznych, romantycznych historii i coraz więcej miejsca zaczyna poświęcać psychice swoich bohaterów. W 1895 roku powstaje jedno z jej najgenialniejszych opowiadań – Zabawa w dorosłych. Historia dzieci żyjących w Yoshiwarze, ówczesnej dzielnicy rozrywki. Życie osobiste Higuchi naznaczone zostało piętnem samotności. Z powodu problemów finansowych jej rodziny odsunął się od niej potencjalny narzeczony. Jednak pisarka nigdy nie miała mu tego za złe. Starała się złożyć tę decyzję na karb młodego wieku chłopaka. W 1891 roku poznała Nakarajego Tosui, dziennikarza i profesora. Ich znajomość stawała się coraz bardziej zażyła, ale nagle Ichijo zdecydowała się ją przerwać. Prawdopodobnie powodem były plotki, które mogły zrujnować karierę mężczyzny. Motyw złych języków, które niszczą ludzkie relacje, będzie od tej pory na stałe obecny w twórczości Ichijo. W rok 1896 Higuchi weszła z ugruntowaną już pozycją w literackim świecie. Powoli stabilizowała się jej sytuacja finansowa. Jej talent docenił nawet znany już wówczas pisarz Koda Rocha. Pojawiły się jednak problemy ze zdrowiem. Od czytania po ciemku pogarszał się wzrok. Nawracały napady migreny i problemy z pamięcią. O tym, co wczoraj słyszałam, dziś zapominam. To, czego się właśnie nauczyłam, wkrótce zapomnę. Jaka czeka mnie przyszłość w tym stanie? Zamartwiała się Higuchi. Niestety, wyczerpana fizyczną pracą Ichijo zapadła na gruźlicę i zmarła w październiku 1896 roku. Na krótko przed śmiercią zapisała: kiedy pomyślę, że nie ma nikogo, kto by mnie prawdziwie rozumiał, czuję, jakbym sama tylko żyła na tym świecie.
Nie ma już barwnej Yoshiwary, której gwar i piękno opisywała Higuchi. Dziś to miejsce zapełnione jest niewielkimi, stłuczonymi obok siebie domami. Ale Ichijo natrwale weszła do kanonu japońskiej literatury, stając się jedyną kobietą na awersie współczesnego jena. W 2015 roku zostały wydane w Polsce opowiadania Higuchi w świetnym tłumaczeniu Katarzyny Sonnenberg. Nie jest to lektura prosta. Z naszej europejskiej perspektywy może wydawać się, że to takie krótkie, miłosne obrazki, często pourywane, ale trzeba pamiętać, że w opowiadaniach Higuchi wszystko ma swój cel i sens, a poza tym jest głęboko osadzone w klasycznej literaturze japońskiej. Warto więc po nie sięgnąć, chociażby dla opowiadania Zabawa w dorosłych, które przenosi nas do XIX-wiecznej Yoshiwary, do świata Higuchi i Ichijo.